Jedziemy jedynką w kierunku Big Sur. Niestety tą jedynką nie przejedziemy dalej na południe, bo jest zamknięta z powodu osuwisk. Droga tak wygląda, jest jedną z bardziej tu krajobrazowych. Tego nie dziwię się, że jakieś osuwisko niestety podmyło jakby fundamenty tej drogi. No jest nieprzejezdna na całej długości, no ale zawrócimy później, ewentualnie tam zostaniemy w jakimś na jakimś kempingu i ma się pogoda polepszyć, bo jak na razie jest taka jaka jest. No nie jest najgorsza, ale na plażę to się nie nadaje. Właśnie zaparkowałem za takim pojazdem, który byłby moim wymarzonym. Przed chwilą widzieliśmy kampera z Niemiec, teraz widzimy Overlandera z Niderlandów. Także Europa tu jeździ do Kalifornii. Przez ocean transportuje swoje wehikuły warte tyle co nie jeden dom. Dojechaliśmy do końca drogi. I koniec drogi. Tacos, burritos, wszystko nawet zamknięte chyba. Tu można usiąść. Nie było nawet jednego jakiegoś tego miejsca, żeby się zatrzymać z piknikami. No nic nie było. Nie ma. Nic tam nie ma. Nie ma centrum, nie ma pizzerii. No to oficjalnie dalej się nie da. Trochę głupio. Jeszcze raz idziemy zobaczyć koniec świata w Kalifornii. Dalej się nie pojedzie. A tu takie ładne widoki. A plan był taki, żeby jechać tą jedynką cały czas na południe. Niestety się nie przygotowałem, bo nie odrobiłem lekcji i nie dowiedziałem się, że w tym roku właśnie oberwała się ziemia, zamknęli drogę. No i nie pojedziemy. Trzeba to ominąć. A to był akurat niby ten najbardziej malowniczy odcinek. Musimy gdzieś znaleźć miejsce, żeby coś zjeść. Także jedziemy z powrotem w kierunku Big Sur. Czasami bywa tak, że głód dopadnie w trakcie jazdy. Że nie ma lepszego miejsca, to trzeba wybrać takie pobocze drogi i zrobić sobie obiad. Nie najgorsze miejsce na obiad. Oczekiwają na słońce, które może dopiero jutro nadejść. Jesteśmy na tym sławnym odcinku. Co na obiad? Na obiad bezmięsne mięso i warzywa i ryż do tego, i to wszystko może zawiniemy w jakieś tortille. Pachnie ładnie, więc opowiada się dobrze. O, śmieszna rzecz. U nas to się chyba nazywa Hermes, nie? Tak. Ja byłem przekonany. Jak widziałem to opakowanie, to byłem przekonany, że to jest to samo, że to Hellmann's. Ciekawe, że to jest ta sama. Na pewno. Known as Hellmann's East of the Rockies. Tak napisane. Tak, czyli w Stanach Zjednoczonych na wschód, za górami, za lasami,
jest Hellman's, a tutaj jest Best Foods. Może ktoś zarezerwował sprytnie nazwę. Tak, o, daje, to się zawija. Jak jest zawinięte, to jest takie o. I wtedy można jeść. Jeszcze majonezę. No i obiadek. Gulgoty. Uciekły ze stołu święta dziękczynienia i się szlajają teraz po polach golfowych. Morro Bay akurat już chyba nie widać tej skały. Mamy temat do kącika dendrologicznego. Kolejne drzewa egzotyczne, których w Polsce nie doświadczymy. Może w jakichś ogrodach botanicznych, no ale w naturalnym środowisku. Można je pewnie spotkać w krajach typu Hiszpania, Portugalia, jakieś tam ciepłe kraje, ale są to drzewa przywiezione, tak samo jak do Kalifornii, tak samo do Europy. Są przywiezione z drugiego końca świata, czyli z Australii. Nie wiem, co to była za moda, że sprowadzano te drzewa, czy ich, nie wiem, nasionka, czy sadzonki. Ale się spopularyzowały bardzo w takich krajach, gdzie klimat jest podobny. No i są to, jakby się dało przesłać zapach, to dużo z was by pewnie się domyśliło, o co chodzi, ale są to eukaliptusy. Ten ma takie podłużne liście i trochę mniej pachnie, ale podobnie pachnie jak taki, który ma takie liście
bardziej serduszka i bardziej białe, z takim białym nalotem. Także my sobie właśnie zbieramy takie liście eukaliptusa, wsadzamy sobie tu do auta i mamy naturalny, darmowy zapach. Jak ktoś lubi eukaliptusa, to polecam. Rosną bardzo szybko, osiągają ogromne też rozmiary. Nie wiem, czy to widać tu akurat. Tutaj są akurat takie młodsze. Pachną eukaliptusowo, bo z ich chyba liści się ten olejek eteryczny uwalnia i chyba też tak się go pozyskuje. Nie wiem, do kosmetyków czy do jakiejś spożywczej. No i wyglądają też dość ciekawie, bo ta kora wszędzie z nich się łuszczy i spada. W Australii to jest właśnie jakby widok bardzo pospolity, wszędzie rosną, jest kilka odmian tych drzew, oni na to mówią gum trees, bo chyba też się pozyskiwało z nich jakieś tam, nie wiem, gumy, kauczuki naturalne, tego typu sprawy. Jeśli chodzi o ciekawostkę tutaj dotyczącą Kalifornii i chyba nie tylko już ten problem tu występuje, ale w Europie też. Przez te drzewa między innymi się rozprzestrzeniają pożary lasów, ponieważ te drzewa palą się bardzo, bardzo dobrze, łatwo i szybko. W każdym razie drugim problemem takich drzew jest to, że się łamią, spadają podczas dużego wiatru całkiem duże gałęzie, bo te drzewa są ogromne. No i zwłaszcza w Australii właśnie się na to zwraca uwagę, żeby nie parkować pod takimi drzewami, zwłaszcza w czasie burzy czy jakichś tam mocnych wiatrów. Drzewa troublemakerzy i fire starterzy. 5 minut o eukaliptusach to chyba wystarczy. Takie są olbrzymie pnie tych eukaliptusów. O, a tutaj nie tylko gałęzie, nie tylko widać popękane pnie, ale całe drzewo praktycznie wyrwane z korzeniami pod własnym ciężarem się wywróciło. Tu kolejny temat dla ornitologów. Czuć zapach i widać, że te drzewa są miejscem, gdzie przesiadują te oto właśnie tu latające wielkie pelikany i produkują tak zwane guano. Jakie tu są zwierzęta? Nie widziałem, ale nie wiem, czy to nie jest ochronny dla tych ptaków właśnie teren. O, siedzą tam na górze jakieś coś typu guptaków, czy o, to coś wygląda jak jakaś czapla albo żuraw. Jest tu ogólnie ponad 200 gatunków ptaków w tych estuariach wokół Morro Bay. Także jest tutaj chroniony obszar głównie właśnie ze względu na te ujście rzeki, przez takie płaskie tereny pływowe. No i właśnie na tych eukaliptusach przed chwilą tu obok widziałem na pewno tego kormorana, brakowało mi tego. Właśnie kormorany to są też w Polsce występują, dlatego mi się taki wydał znajomy, ale mi się z głuptakiem kojarzył. Great Egret to jest chyba czapla, chociaż nie wiem. Tu jest Great Egret, wygląda jak czapla. No i jeszcze tego widziałem. Great Blue Heron.
Wygląda jak jakiś nasz żuraw trochę, ale nie wiem. Nie jestem aż tak dobry z angielskiego, żeby rozpoznawać ptaki po angielsku. I też kormorant. Śmieszne, że kormoran po angielsku to kormorant. Czyli to są kormoranty. Czyli gdyby nie ten inwazyjny gatunek drzewa sprowadzony tu przez człowieka na fali jakiejś mody, to te ptaki nie miałyby tu takiego dobrego siedliska. Jak pojawią się jakieś ciekawe drzewa, to na pewno nagram, bo widzę, że drzewa są tematem przewodnim ogólnie tutaj zwiedzania Kalifornii i Stanów. Jest tu kolejny okaz ciekawy drzewa, które ma w zbliżeniu takie igły. Są to takie ni to igły, ni to liście, bo są trochę rozszerzone. Drzewo ma pień bardzo szeroki i pokrój takiego iglastego typowego drzewa. I nie wiem, co to jest za drzewo, ale trochę mi przypomina takie drzewa, o tam jest kolejne, 2, 3, 4 posadzili tutaj widocznie wokół tego hotelu. I przypomina mi trochę drzewo z Nowej Zelandii. To olbrzymie, ale nie jestem do końca pewien, czy to jest kaori. Sosna, amatorsko bym to nazwał śródziemnomorską. Ale nie wiem, czy to ten. Chyba jeszcze nie widziałem sosny z tak długimi igłami. Te igły mają no z 20 cm praktycznie od nadgarstka do łokcia mojego. I co ciekawe, wychodzą trzy igły. Wychodzą trzy igły z jednego. Znowu nie wziąłem odpowiedniego sprzętu, ale może podejdziemy bliżej, bo to wygląda na jakiegoś takiego lokalnego mieszkańca. Oczywiście się już schował, ale z daleka go wypatrzyłem. Czy ją, a była to ta sławna kalifornijska morska wydra, co pływa na pleckach i rozłupuje małże na brzuszku. No i gdzie jest? Jest, jest, jest. No nie będzie tego widać, nie ma szans. Trzeba by pójść na to molo tam. Na keję. No jest na wodzie. Obraca się cały czas plecy, brzuch i coś je, wcina. Duże to jest. Musimy sprawdzić też, co to jest za fabryka. Co tak spieprzyła tu krajobraz. Ale też jest charakterystycznym punktem na horyzoncie tu w Morro Bay. Zaraz obok tej wielkiej skały. A tu jakieś stare portowe zabudowania. Nie wiem, czy to jeszcze działa, taki dźwig. Czy już tylko lądują na nim pelikany. Może wypłynie zaraz. O, płynie, płynie. Masz ujęcie z wydrą. Jezus Maria.
w tych rączkach ma. A tam druga. Jeszcze ludzie napadli. Z psem. Co za kombo. Nie pamiętam, jak one się nazywały. Ale mogą się nazywać małże giganty. Przy okazji odpoczynku na ławce w Stanach, czy w Kanadzie, albo w Australii. Może i w innych krajach też, ale tam tylko widziałem. Jest taki zwyczaj, że ludzie rozsypują prochy zmarłych i często stawiają w tych miejscach jakieś takie, albo nie tylko w miejscach, gdzie rozsypują prochy, ale stawiają ławeczki jakby dla upamiętnienia tych osób, które odeszły. To jest chyba najbardziej oryginalna i imponująca taka ławeczka na cześć Nicka Howella, który chyba miał coś, można doczytać, ale chyba miał coś wspólnego z mechaniką samochodową. Jest z brązu odlana kanapa, stara, popruta kanapa jakiegoś Forda, a na niej leżą narzędzia, tak jak je zostawił Nick w 2008 roku, pewnie po robocie. Rzucił klucze, poszedł na wolne i tak już zostało, ale ekstra to wygląda. Te ławeczki tutaj zrobione w kształcie knag. Te dwie akurat są bezimienne, albo często w miasteczkach można jakby sobie, nie wiem, wykupić prawdopodobnie taką plakietkę i jakby zasponsorować taką ławkę, które są i tak stawiane w jakichś takich miejscach przez miasto wybranych, gdzie idziesz sobie deptakiem, no i całkiem spoko uważam, jeśli ktoś lubi odwiedzać miejsca dla upamiętnienia swoich bliskich, to może być przyjemniejsze usiąść sobie na takiej ławeczce gdzieś na klifie w parku, jakby niekoniecznie chodzić w jednym terminie na cmentarz i potykać się o jakieś ciasno postawione nagrobki. No ale to jest tylko moje zdanie. Kolejne ciekawe zjawisko w Kalifornii. Wiewiórki mieszkają nawet przy plaży.
Niestety przychodzą tu żebrać o jedzenie od ludzi. A są tabliczki, żeby nie karmić ani nie zostawiać po sobie resztek jedzenia, bo wszystkie te wiewiórki, ptaki, pewnie wydry też lubią od nas wyżebrać jakieś... Nic nie dostaniesz, nic nie dostaniesz, nic. Jakieś niezdrowe fast foody. A jak wiadomo, najlepsze ryby są świeże. Dlatego nie można dawać ptakom fish and chipsów. Tam też coś wyżebrała, czy co? Wiewióra? No coś tam znalazła. Coś wcina. A jak tu komuś wypadnie coś na ziemię, no to nie zmarnuje się. I tak wygląda plaża po drugiej stronie Moro Rock. Są surferzy. Są fale. Są fale. Są wydry, wiewiórki. Wszystko jest. No a ta wielka skała, charakterystyczny punkt krajobrazu tutaj, miasteczka, jak i drugi taki charakterystyczny punkt, te trzy kominy, z bliska jest jeszcze bardziej imponująca, bo to jest naprawdę kawał góry wystający z poziomu morza, nie wiem na ile metrów, można sprawdzić pozostałości po właśnie wulkanie, skały wulkaniczne. Pewnie coś na kształt jakiegoś andezytu. Tak to wygląda. Albo riolitu bardziej. Powinienem wiedzieć. Kolor taki szary. No nic, nie będę głupot gadał, tylko sprawdzę później dokładnie. Bo akurat to nie było moim konikiem. Skały magmowe ani metamorficzne. Ani wulkaniczne, wylewne, a to jest chyba właśnie taka. Ale dla fanów wspinaczki chyba nie za bardzo by się tu nadawało, bo tu strasznie wszystko się kruszy i sypie. Także idziemy z powrotem. Czeka nas ponad 5 km z buta. O, jest nawet właśnie napis, ale chyba nie z racji tego, że to niebezpieczne, tylko że to jest jakiś rezerwat. Widać, że ta skała jest obesrana z wszystkich stron, upstrzona jest guanem ptasim, więc wszystkie te ptaki z tego rezerwatu z okolicy tu przylatują prawdopodobnie na noc przysiąść, załatwić się. I no jest tu tych ptaków i to dużych ptaków takich morskich jest zatrzęsienie, więc może ktoś nawet to guano pozyskuje później, bo jest to dobry nawóz. Kiedyś było to jedyne źródło takich chyba fosforanów i były nawet wojny toczone o wyspy pokryte guanem. Cenny zasób. Już dalej się nie da wejść za tą skałę i tam jest właśnie ten rezerwat dla ptaków. I też się ciągnie tam po tych terenach zalewowych, po estuariach tej rzeki. Wypatruję tych małych wydr, ale przed chwilą grupka ich tam przepłynęła gdzieś w głąb. No już bliżej nie podejdę. Leżą sobie tam cała ekipa albo rodzinka. Trzymają się razem za rączki, co po niektóre. Albo trzymają się tych wodorostów, żeby nie dryfować. Gdzie popadnie. Ale i tak lekko dryfują. No i spokojnie sobie odpoczywają, a tutaj są atrakcją dla wszystkich. Co kiedyś nie było takie oczywiste,
ponieważ ta wydra chyba tu się nazywa południowa, tak? Wydra morska południowa. W każdym razie w południowej tutaj Kalifornii występująca, to jest odrodzona z granicy, że tak powiem, wyginięcia z ilu? 30 chyba osób, czy 50 osobników. Wytrzebiona tam na przestrzeni XVIII i XIX wieku przez tutaj, no przez ludzi, nie kusowników, no ale w tamtych czasach po prostu jakiś handlarzy skórami i futrami, wytrzebiona z jakichś po prostu ogromnych ilości milionów, biliardów, ale tak serio to milionów osobników, jest to tutaj napisane, więc mogę się przestać wymądrzać, tylko zacytować, czyli na przełomie 1760 i 1900 roku. Gdzie tu były te miliony? Milion, no milion, czyli 1 milion około, pewnie ciężko jest oszacować. Dzisiaj żyje ich mniej niż 3000 Southern Sea Otters. Także dalej nie jest ich zbyt dużo, dalej są chronione, ale przynajmniej dzisiaj ludzie przychodzą je tutaj podziwiać, a nie zabijać. A kiedyś się zabijało dla tego futra, które jest w świecie zwierząt unikatowe, bo jest jakby najgęstszym futrem chyba z ssaków, albo w ogóle futro chyba tylko z ssaków występuje, więc najgęstszym futrem zwierzęcym, który zapewnia im to, że ta skóra pozostaje sucha, mimo że leżą w wodzie, unoszą się na tej wodzie też po części dzięki temu futru, a dorosłe wdmuchują swoim dzieciom powietrze, nadmuchują im to futerko, żeby małe się nie potopiły. No i dbają o to futerko, bo jest tak gęste, że nawet w zimnej wodzie może ta wydra przeżyć, po prostu utrzymać sobie ciepło te ciała. I dla mnie jakby szokujący jest rozmiar tego zwierzęcia, bo myślałem, że to będą malutkie dosłownie wyderki, takie jak trochę nasze, polskie. A one są prawie, że jak mała foka. Na oko to ja bym im dał z 20 kg, ale pewnie większość tej objętości to stanowi to futro. Ale są duże naprawdę i są bardzo pocieszne, bo się cały czas świrują w tej wodzie, obracają się do góry nogami, pływają na pleckach, smarują sobie to futro rękami. Wydaje mi się, że rozcierają jakiś tam, nie doczytałem, ale wydaje mi się, że po prostu dbałem o to futro tak, żeby było w dobrej kondycji. I pan na paddleboardzie pływa sobie między rodzinami tych wydr, a one sobie nic z tego nie robią. Opuszczone jednostki stoją w porcie. Straciły właściciela. Tam pan wjechał sobie samochodem. No i co? Wyszorować, odmalować i w świat. Straż przybrzeżna.
Jak się pani podoba shopping? Spoko. Klasyczny shopping. Spoko. Fajne fury się tu toczą.